No, jeszcze nie widziałem faceta, który by z takim uśmiechem wynosił śmieci, powiem ci. Wiesz co, śmieci tak przy okazji. Dzisiaj małe spotkanko z kumplami. Klaudia nic nie mówiła? Raz na jakiś czas też mogę gdzieś wyskoczyć. Za kawalerskich czasów to się chodziło po knajpach. Jedna, dwie. Teraz to ciężej się umówić, wiesz, na jakieś wyjście na piwo, niż dodzwonić do prezydenta, nie? Paweł na zajezdnię wrócił 2 miesiące temu. Teraz postanowił nadrobić zaległości towarzyskie. Paweł! A, nie poznałem. Siema. Siema. Ale co się spóźniłeś? Siema. No, bywa, no. Wiele, to jest z babą. No, co z... śmieci wynieś. Często tak wychodzicie gdzieś, chłopaki? Nie no, gdzie? Kurde, ja to nie wiem, kiedy ostatnio. Chyba rok temu. No to ja byłem z 7 lat temu, tak na mieście, tak typowo, wiesz. To jeszcze zanim ci się bajtle urodziły. No. Zwyczaj wieczornego imprezowania zatem sprzed lat, ale dziś ma nową cenę. 7 lat temu to w tej cenie miałbym 12 zł. No tak, no. Paweł. Fajna. Fajna. Fajną Szkoda, że ja już mam GPS-a założonego. No, wiadomo, no, z kumplami pogadasz o wszystkim i o niczym, nie? No, a z kobietą w domu, no to tak, wiesz, tak średnio najeżdża, nie? Ja dzisiaj na nocce, nie? No. Włączyłem sobie te top 10 wypowiedzi Glapińskiego, nie? No. Stary, powiem ci, ja po 10 browarach tak nie jak on, nie? No. Inflacja nie ma złego wpływu na zasobność portfeli Polaków. Kumpli od gry w bilard łączy coś jeszcze. Wojtek, tak jak motorniczy, korzystał z długiego urlopu tacierzyńskiego, opiekując się córką. Kiedy wróciłeś? Tacierzyńskim? W grudniu. Jak to jest, jak się wraca? Panie, ja nigdy z takim bananem nie jeździłem. W końcu spokój. Przecież ja pierwszy dzień w robocie to stary taki. Ja to samo miałem. A kurde.